Level Games. O nie! O nie! Dobrze jest, kurwa. Jak tak stawiasz sprawę, to ja nie mogę być dłużny. Nie. Yo, Tunero, witam was wszystkich w nowym materiale. Tita pomaga, nie! No co, trzeba! Ze mną Szaz. Siema. Jest to gra pod tytułem Spider-Man Friends or Foe. Żeby zaraz mnie tu ktoś nie poprawiał, bo wcześniej powiedziałem... Co ja powiedziałem? Friends of Foe. Of, okej, okay, dobra, nieważne. Gra o Spider-Manku i nie tylko. Gramy sobie na dwóch, wersja PC-towa, ze względu na to, że jest najlepsza. I mój piesek sobie wszedł do pokoju i otworzył sam sobie drzwi. Tak, dziękuję. Fajnie. A teraz możesz wyjść. Dobry piesek. Dobry piesek, tak. Mhm. Jak się tam cieszy. Dobra, mistrzu, bo ja czekam. No moment, bo tutaj mam, wiesz, nagłe wparowanie do pokoju. No dawaj, z psem gramy, może nam pomoże. Okej, okay. Dobra, nową grę bierzemy. Mamy tutaj jeszcze jakieś dwa nadpisy, że tak to nazwę. No ale polecimy sobie z nową giereczką, to weźmiemy sobie trójeczkę, bo trójka to jest najlepsza cyfra, liczba, cokolwiek. Tak. Moja ulubiona litera alfabetu. Tak. Wiesz, o co chodzi? Ulubiona litra. Dobra, lecimy, kurwa. There I was, sitting here thinking, what a peaceful, dull evening. Then, boom! The nut jobs show up. My old pals, Doc Ock and Green Goblin. Feels like a family reunion. If my family were comprised of lunatics! Chewie! Venom, my friend, you need to get yourself some breath mints. Got any clever little quips for me, webhead? Sandman? You're a walking pile of kitty litter. Making fun of you would be too easy. Spidey, hitch a ride! Looks like you could use a hand. What I can use is a bazooka. Sorry, mine's in the shop, but how about this? Oh no. This pumpkin bomb sure came in handy. What the? Spidey! Of yours, Venom? Gross. What the? Spike, what's happening? If this day gets any weirder, I may have to scream. Yep, that'll do it. Yeah! No, i zostajemy porwani. UFO. Także szykuj... pupę. Nieważne. Mamy Nicka Fury'ego. Max Kolonko. Max Kolonko, właśnie chciałem to powiedzieć. O nie! I ta strzałeczka, o nie!
Mnie bardziej jego wyprasowane włosy śmieszą. Bez kitu, jakby wpadł pod takie żelazko. No. To jest mój komputer, który też się przywitał ze Spider-Manem. Computer, load up the meteor situation report. A while back, a meteor storm passed through our corner of the galaxy. Trajectory Alpha 7-3. Now most of those space rocks went racing right on by Earth, but one crashed down. Tracking impact locale. Right in the middle of Manhattan. Impact location 40 degrees 47 minutes north, 73 degrees 58 minutes. Te rąbnięcie takie. Two guesses what hitched a ride on that meteor. Venom. Venom, symbiotic life form of unknown alien origin. But that's not the worst part. It gets worse than venom? Worse is a relative word. Venom is only a rating 7 of 10 on a scale of terrible ways to die. See, that meteor shower he was part of. As a means of comparison, some selections of people ate include wasps with atomowa pszczoła. Computer, put a sock in it. Bez czoła. As I was saying, czyli samo shower venom was part of. One of the meteors went into low Earth orbit and bounced across the atmosphere like a stone on water. But as it went, it broke apart into smaller shards. Meteor shard landing sites, Tokyo, Japan. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego kuźwa to w Ziemię muszą lecieć tego typu właśnie meteoryty. Czy Ziemianie nie mogą ratować, nie wiem, innej planety typu Wenus, nie wiem, jakiegoś Marsa? Nie! No co ich jakiś Mars będzie obchodził? Przecież tam nie mieszkają. No i co? They're a mix of solid light holographic technology and the symbiote substance found in the meteors. Somebody's making monsters that use the symbiote goo? That's just great. We're clearly dealing with someone of advanced technological means creating these things. Nasi przeciwnicy. Have their hands on one shard already, so we need to get to other shards before they can. Taki elegancki. I need your help, Spider-Man. You've faced enough super-powered threats in your day. You're the perfect guy for this job. Oh, man. I have to say, I was really looking forward to maybe taking a few days off. We've got a saying around here. Saving the world is a full-time job. O nie, on taką okejkę powinien pokazać. Jest shit, gitara, dobrze. Let me show you around. These are the mission selection terminals. You'll use these to select and start your missions. This is the options terminal, where you can make adjustments to the game settings. This is the roster terminal, where you can select the character that will join you on missions. Up here is the rewards terminal. You can use this terminal to view rewards that you unlock during missions. Over here is the upgrade lab. This is where you can upgrade your web abilities and unlock powerful special attacks for your sidekicks. We're on our way to Tokyo right now. Why don't you take a moment to look around? No. Sprawdzisz mordeczko roster najpierw? O właśnie, dobra, jesteś połączony. Mordeczko roster sprawdzam. Idziemy zobaczyć postacie, którymi będziemy... O, o widzisz, patrz, już jest. To ja chcę nią. Chcesz nią od razu? Tak. Dobrze. Będę miał na co popatrzeć. Co? Ten. No to tak, zostaliśmy, nazwijmy to, porwani przez właśnie oto tego Max Kolonko. Tutaj mamy takie główne centrum dowodzenia, taki warp room, przez niektórych lubiane pomieszczenie, które tak nazywają po prostu, w którym możemy sobie wybrać poziom. Tutaj właśnie mamy wybór poziomów, pierwsze będzie to Tokio. Tutaj mamy wszelakie ulepszenia, czy to tych pobocznych postaci, którymi między innymi będzie grał właśnie Shazu. Będziemy się wymieniać rzeczywiście, raz zagram ja jakąś poboczną, raz zagra Shazu główną, czyli Spidey, bo Spidey'ego nie można wymieniać. No gra na dwóch, warto o tym wspomnieć. Gra o superbohaterach, marvelowskich superbohaterach. No, w sumie tyle. No co, trzeba ratować świat przed fantomami, przed meteorytami. Lecimy. Tokio, Japan. Computer, show us what we've got on Japan. In 1603, the Tokugawa shogunate instituted. Ta jaka z tą historią, z jaką tą historią wyskoczyła. Proszę skróconą wersję. O nie, ale Godzilla. Jakich brzusio miał śmieszne.
degrees 46 minutes east. Spider-Man, we tracked the first meteor, but it was retrieved and taken somewhere in Tokyo. Complicating matters are sightings of a couple of old friends of yours. Threat identity, Green Goblin. Green Goblin is equipped with an arsenal of razor bats and pumpkin bombs. Przedstawienie broni, z jakimi będziemy mieli do czynienia lub jakimi dostaniemy po prostu w pierdziol. O nie, i te trzy włoski odstające. A nie, to dwa włoski. Chciałem być śmieszny, nie wyszło, przepraszam. To jest, wiesz, jak masz ten koński ogon, to wiesz, z przodu aerodynamiczny, a z tyłu nocne szaleństwo. Hold up, there's one more bit of information. There's an operative in the area, cat burglar by trade. O, dzień dobry. Ale masz futerko. She might be willing to lend a hand if you bump into her. W ogóle nie mogę sobie przypomnieć, że właśnie Czarny Kot walczył taką bronią. Głównie pamiętam, że tam pazurami. Albo rzucała jakimiś pseudo-shurikanami. Okej, okay, tak. Dobra, mamy wybór planszy, cztery takie chaptery, że tak to nazwę, dzieli się, na cztery chaptery dzieli się ta Japonia, to Tokio. Mamy znajdźki, cztery właśnie takie cosie, jedno takie cosie i jedna taka, taki zameczek. Także postaramy się znaleźć wszystko, nie obiecujemy, że znajdziemy wszystko, ale postaramy się, w miarę naszych umiejętności, możliwości i w ogóle. Ja jestem bardziej ciekaw, co nam w ogóle to daje, ale to szczegół. Wiesz, możliwe, że ten, jakieś dodatkowe pierdoły, typu może jakieś kostiumy, postacie. No dzień dobry. Halo. Halo. No jesteś połączony. No. O, halo. Coś się popsuło, nie było mnie słychać. No. Nic się nie popsuło, wszystko chodzi, nie strasz mnie. Nie strasz, bo się zestrasz, kuźno. No wiadomo, tutoriale, nam to nie jest potrzebne, my jesteśmy bad motherfuckersy, my się pizgamy, my jesteśmy super bohaterowie. Jeb kurwa! O nie, spadnę! Jestem debil, a nie spadłem. Kurwa, co ja zrobiłem? Ale masz fajną pałkę. No, kurwa. A jak? Najlepszejszą. Ogólnie, jeżeli chodzi o postać ten, Sable, to bardzo mało wiem w ogóle na temat jakiejkolwiek tej postaci. No jedynie to, że na pewno pojawiła się w nowym Spider-Manie na PlayStation 4, znaczy no już nie najnowszym, bo mamy tego Moralesa. I też ją pamiętam troszeczkę z tej odsłony Fox Kidsowej, tej bajeczki, kreskóweczki ze Spidey'm właśnie, że ona tam przez chwileczkę dosłownie była, że była dowódcą tam jakiegoś właśnie oddziału, prawdopodobnie swojego oddziału i w sumie tyle. No bo na ogół to właśnie tyle o niej sprzedają informacji. Aha. Tak, żeby się coś więcej o niej dowiedzieć, to trzeba by było tak bezpośrednio o niej jakiś zeszycik sobie przeczytać, bo jak zawsze występowała, to właśnie, wiesz, cały czas przejawia się ten motyw, że ona nie jest jakby taką postacią towarzyską, nie jest zbytnio rozmowna, raczej woli działać niż gadać i przez to mało o niej wiemy, nie? No wiemy tylko tyle, że pochodzi z państwa, które jest tam skalane tą wojną, nie? I że przewodzi grupie najemników. No i że jest wyskillowana w walce w sumie, nie? Nie pamiętam nawet, szczerze powiedziawszy, jakie jest jej prawdziwe imię, nazwisko, aczkolwiek pamiętałem. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli coś takiego jak bio do przeczytania, czyli te wszelakie jakieś informacje, więc może coś tam na jej temat, coś tam może będzie, że tak to powiem, wyskrobane. No dobrze by było właśnie. Ja jeszcze tutaj tylko dorzucę, że nasz
poziom zdrowia, no to oczywiście ten czerwony paseczek pod portretem, ten żółty paseczek to jest tak jakby nasze zdrowie. Spadłeś, o nie. Tego nie było. Tego nie było. Tak myślę, że to jest nasze zdrowie. I kiedy napełnimy sobie właśnie kombosami, czyli im więcej kombinacji, im więcej bijemy, tym wtedy ten paseczek się wypełnia i wtedy odzyskujemy... I to tak nie działa, wczoraj sprawdziłem. Tak? Tak, miałem 3, zginąłem i miałem 1, czyli jakbym 2 życia stracił. Czyli to jest po prostu kombo. Aha. To nieważne. To nic nie mówiłem. No mamy jeszcze tutaj akurat przy Spidey sieci z wykupem, znaczy wykupem. Możemy sobie im dalej przejdziemy, tym wtedy dostajemy jakieś tam nowe, nazwijmy to sprzęty, sieci i tym podobne. I za wykupienie właśnie w miejscu, gdzie możemy sobie upgrade'ować to możemy sobie ulepszyć te sieci, żeby wiecie, mocniej biła, na większy obszar i tak dalej, i tak dalej. Nie? Też możemy sobie ulepszyć te postacie pomocnicze, czyli typu właśnie postać Sable i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. I Sable chyba występuje tylko i wyłącznie w wersji pecetowej, ale tutaj pewnie nie jestem. Bo graliśmy wersję na PS2, to Sable nie było. Nie widziałem tam Sable. Był tylko i wyłącznie ten Prowler na start. Tak. Dlatego tak z ciekawości prosiłem, żebyś roster sprawdził, bo tak byłem ciekaw, czy ona będzie, czy my ją jakoś odblokowaliśmy. Ale była. Tu mamy ten taki genomik jakiś. No znajdź go po prostu. No ja jestem ciekaw, do czego to jest używane. Może faktycznie, tak jak tam rozkminiałeś o tych kostiumach, nie? Że to może coś być. Może być, może być. Może ciekaw być. Jestem w ogóle, gdzie te kostiumy można kupić. I czy do wszystkich postaci są. O. Wiesz, nawet żeby były recolory, nie? Ale ciekawe no by było. Będziesz popierdzielał w bardziej lateksowym strójku. Dobrze, dobrze. Bo u Spidey'ego to wiadomo, no to tam mogą być jakieś kostiumy typu ten Scarlet Spider czy Symbiot. Czy Metal Spider. No bo to różne tam tego... Można wymieniać w sumie tych Spiderów w nieskończoność, nie? No tak, trochę ich było, nie? Czy Cosmic Spider, ten z mocą Silver Surfera? Czy pewnie tak jak miałeś w wersji PSX-owej, że był taki metalowy? No, Iron Spider. Możliwe, że tak się zwało. Już teraz czy się nie powiem. Czy Metal Spider? Już nie wiem. Ich jest dwóch, swoją drogą. I jeden się nazywa chyba Metal, a drugi Iron. Ja tylko, pamiętam, że jeden jest czerwono-złoty, a drugi jest taki szary z czarnym. Ja pamiętam, że on w bajetce był tutaj właśnie na tym Fox Kids. W jednym tylko odcinku. No taki a la Tony Stark. On taki po prostu, no zwykły strój, tak jak ten tutaj, tylko że biało taki granatowy, nie? Taki, no biało-granatowy, biała-czerń taki, nie? Jo. I on tam z przeszłości był, czy coś takiego, bo to wtedy oni po tych różnych wymiarach podróżowali z tymi różnymi Spider-Manami, nie? Jak dobrze pamiętam. On pochodził ze świata, gdzie Peter Parker jest deweloperem, jakimś tam miliarderem w ogóle. Coś takiego, taki a la Batman, nie? Najśmieszniejsze było to, zawsze mnie to bawiło, że w tym świecie ten Jameson, ten redaktor gazety, w tym świecie, gdzie Peter był właśnie tym bogatym deweloperem, Jameson tak mu w dupę wchodził, że to normalnie miód wylewał się uszami, nie? Tak mu słodził. Jameson też dobry. Szkoda, że nie ma go jako grywalnej postaci, ja bym pobiegał takim redaktorem, ponakurwiał. On by ten, słownie wszystkich niszczył. No. Parker, jesteś zwolniony, game over, koniec gry. To sobie życie będzie można odnowić. Meek.
Kurde, się wczuliśmy, że masakra, ty. No, no powiem ci, że ja to się wciągnąłem, bo fajnie mi się nią kombosy robi, ona śmieszna jest. O, jest DNA, elegancko, kolejna znajdźka. Dobra, idziemy walić ich na corwę. To ja będę tym, ja będę tankiem. To ja będę z dystansu walił. Będę walił z dystansu, a rzucam się pierwszy. Właśnie, bo nie wspomnieliśmy o tych dodatkach, które mamy pod strzałkami, czyli wszelakimi ulepszeniami, że zadajemy więcej obrażeń i tak dalej, i tak dalej. Też mamy takie na przykład ulepszonko, że razem wspólnie wykonujemy jakąś akcję i przez to jesteśmy w stanie zadać duże obrażenia po prostu. Nie wiem to, nie wiem, czy to na bossów w ogóle działa, trzeba będzie to ogarnąć. Ale mnie ten tutaj napierdziela, bardzo nieładnie z tej strony. Ja, nie wolno. I myk, masz kuźwa z tego. Cyk, frajerze. Widzę, że tak gameplayowo ona tutaj przypomina mi strasznie Moon Knighta z tego Marvela, co ja na telefonie gram, wiesz? Tak? Tego takiego a la Diablo. No tak samo, kijek takie, o właśnie, jakieś takie a la batarangi rzuca. To elegancko, fajny myk, strasznie gameplayowo mi przypomina Moon Knight'ika. Ciekawe w ogóle, czy tu jest taka postać jak Moon Knight. Bo ja szczerze powiem ci, że nie sprawdzałem całego rosteru, jakie to są postacie dokładnie. Bo widzieliśmy to na pewno tych przeciwników, których widzieliśmy, no to oni występują, ale tam w tym rosterze jest więcej miejsc. Też będziemy mogli właśnie sobie współpracować ze złoczyńcami, że tak to nazwę, typu właśnie Octopus, Green Goblin. Dobra, mamy. Kto tam jeszcze był ze złoczyńców? No, powiedzmy, że Venom, złoczyńca. Ten, Sandman. Sandman, tak. Kogo tam jeszcze miałeś? No jeszcze na filmiku ten był nowy Goblin, tak? Czy tam New Goblin. Ale on już jest właśnie ciekawostka, bo on tutaj jest przedstawiony jako bohater, bo on współpracował na tym filmiku ze Spidey, czyli oni mają jakieś tam przyjacielskie relacje, więc ten nowy Goblin wygląda na to, że jest dobrą postacią. Ogólnie też co jest ciekawe, zauważ, że na tym filmiku przedstawili wszystkie postacie, które były w filmach, które były oznaczone cyferką, czyli tam Spider-Man 1, 2, 3. I z tego co pamiętam, to... O, bo tu ciężka sprawa będzie. I z tego co pamiętam, to właśnie ten, nazwijmy go sobie jeszcze raz, nowy Goblin, to on współpracował potem ze Spideym. A możliwe, ja powiem ci, że ja tych filmów nie pamiętam z tym, z Tobym Maguire'em. Bo, no tak, nie były złe. W moich oczach dużo osób na przykład na nie hejtuje, nie? One nie były złe, ale... Wiesz co, pierwszych lotów może też nie były, takie były, no, średnie, mierny film, nie? Moment, czy ty rozwaliłeś tutaj te skrzynki wszystkie? Może, nie wiem. Niepotrzebnie, bo ja sobie rzucałem nimi. A ja sobie rzucam bez skrzynki, popatrz, pyk. Przytrzymujesz ten od ataku i go tak wtedy możesz ciurać. Możesz mu takie siuralla robić. No masz, siuralla. No. Albo siuralla. Nie. O, wyrzuć. Dobrze. Chciałem w ciebie rzucić, nie wyrzuć. A ty to jesteś kurwa przyjacielski, nie? Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. O, jest ten Hero Streak. Możemy zademonstrować od razu, co to jest ten Hero Streak. To jazda. I siup. I co, myślisz, że cię teraz złapię? A gówno! Spadniesz na głupi ryj. O nie, tylko nie na głupi ryj. Na fajny ryj mogę spaść, ale nie na głupi. W ogóle ile ten? Za to dostaliśmy tego złota, nie? Tych tokenów. No bo to chyba jakiś daje przy okazji mnożnik do tych punktów, albo mam takie wrażenie przynajmniej. To elegancko. Nie! Spidey, ty... No. Nie no, mi już się Tekken odpala, nie? Już normalnie... Juggle.
Mi też. Ale dobrze, bo widzę, że ta postać taka bardziej mobilna jest. Czy chodzi mi o Sable, nie? Oczywiście. Tak. Bo jak wcześniej na przykład Prowlerem grałeś, to robiłeś tam kombinacje, ja wiem, do max może 10 dochodziłeś i tyle, nie? No, raz, że mobilna, a dwa... Nie wiem, jak to powiedzieć, no jest... Bardzo przyjemna jest w ogóle w gameplayu, nie? O, mamy Keystone. To jest secret do otwierania secretów, taki kluczyk. I secret mamy akurat tutaj na tej planszy. Secrety tutaj to w sumie... Same się znajdują. Zbiór wyzwań takich? Na zasadzie zlikwiduj wszystko, co się rusza? Być może później będą jakieś inne, ale na razie niestety tak to wygląda. No i tak jak mówisz, same się znajdują. W sumie te znajdźki nie są jakieś tak mega poukrywane, raczej... No nie musisz nawet być jakoś właśnie mega spostrzegawczy, nie? Po prostu sobie idziesz, opa, znajdźka ty, zajebiście, nie? No podejrzewam, że im dalej w las, to wiadomo, trudniej, ale... No tu na początku to tak jak mówisz, idziesz sobie i one po prostu gdzieś tam leżą sobie po drodze. Bardziej momentami wymagają jakiegoś skilla po prostu, znaczy nawet nie skilla, tylko troszeczkę pomyśleć, jak się dostać w pewne miejsce i tyle. Tam nie ma jakichś, Bóg wie jakich kombinacji z tym związanych, ale nie no, mega przyjemnie mi się tą babeczką gra. Wiesz co jeszcze może być ten licznik combo? To może być mnożnik pieniążków. Też można mieć. Też już tak kminiłem, że to może o to chodzić. I będziemy po prostu... Im wyższy mamy combo, tym więcej nabijamy sobie tych punkciorów cały czas, nie? Bo widzisz ile tego się wysypuje, aż tyle tego nie było. Dobrze, będzie kasa. No, to teraz trzeba poszukać tu skrzyneczek jeszcze, nie? O, i versus arena, czyli będziemy tu mogli się naparzać między sobą. Aha, i widzę, że tu czwóreczka to jest maksymalny mnożnik. No. Bo już tak się świeci śmiesznie. I pasteczek mamy pełny. Może być, że to jest mnożnik właśnie kasiory. To nawet logiczne, żeby 4 było na maksa, bo jakbyśmy tak mieli razy 10, to ja pierdzielę. Przecież to byśmy tyle mieli nabitego tego, że... Uf. Dobrze jest. Nie, no powiem ci, zabrałeś że... Zabrałeś więcej ode mnie. Nie pozwolę ci na to. O nie, jakiś... Co to no za... Tak, z takim, takim ruskim trochę akcentem jakby powiedziała to. Tak. Bo to jest, swoją drogą to gdzieś jest z okolic Rosji, Ukrainy. Bohaterka, jeśli o to chodzi. W ogóle to mi się właśnie w Marvelu podobało, nie? Że faktycznie te lokacje to są jakieś takie w miarę realne, nie tak jak mamy w DC, że jakiś Gotham City, nie? Tylko można się w jakiś sposób utożsamiać jakby lokacjami nawet. No wiesz, grałeś w Spidermana zresztą tego na PS4, no, wiem, więc... Wiem. Możesz sobie pozwiedzać troszeczkę ten Nowy Jork, to widoczków trochę liznąć. No tak faktem na pewno nie jest to wzorowane 1:1, no ale mimo co lepszy troszeczkę smaczek mi się wydaje niż takiego tam City. Tylko wyjebało. Poczekaj, nie śpiesz się. Bo widzisz, patrz, o. Pozabijał nas. Nie ma za co. O, widzisz. No i jest dobrze. Nie no, faktycznie, to na bank jest mnożnik, bo my nie mieliśmy aż tyle zabranych tych punkciorów. No, też mi się tak wydaje. Ale on ma dzioba. Pepe pan dziobak. Quackos. Could be arranged. Elegancko! Mamy pierwszą planszę przejśniętą. Przejśniętą? Tak jest.
Tak, na tak widzisz, jest napisane liczby? Nawet combo meter level is the more tech tokens. O, jest, widzisz. Jest potwierdzone info. You've collected quite a few tech tokens. Don't forget to upgrade your web abilities at the upgrade lab. To, że w ogóle nam przypomina o tym, żebyśmy się upgrade'owali. Dobra, mamy nową postać. Rzućmy szybko sobie okiem, jak to wygląda czasowo. Proszę ciebie, panie kochany. I to będzie już 34 minuty. To wydaje mi się, że chyba starczy, co? Tak, wydaje mi się, że jest gitara. Że będzie git. Okej, dobra, w takim razie ze mną był Szaz. Siema, siema. Mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało, słuchało, nie wiem, cokolwiek. To był Spider-Man, Friends or Foe. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Yo. Yo.